Moi kochani, nadeszła jesień. Nadeszła jesień. A tutaj pory roku bardzo szybko lecą, więc trzeba się przygotować. Trzeba się, słuchajcie, przygotować, bo mamy bardzo mało jedzenia. Nie jest to co prawda zima, ale no trzeba by było jakoś. Co my mamy robić teraz, dzisiaj? Poczekaj, aż zdarzenia się jakieś wypełnią. Dziennik, pokażcie. Poczekaj na lato. Uniegost. Udany flirt. Dobra, moi drodzy. Nie mogę zapomnieć o utrzymaniu dobrej reputacji. To jest coś, co mogę przekazać przyszłym pokoleniom. Jeśli je będę miał, może spróbuję porozmawiać z niektórymi damami? Nie zaszkodzi trochę się rozejrzeć. Ważne jest również, aby podnieść swoje umiejętności i rozwijać nowe talenty. Dobra, słuchajcie. Plan jest taki. Idziemy podryw robić. Idziemy robić podryw. My mamy tutaj wioskę, bo my zakładamy osadę. Pójdziemy sobie do Borowa. Idziemy. Wieczór jest. To jest dobry czas na podryw. Pozbieramy sobie grzybów trochę po drodze. To są jakieś rydze. Kurde, grzyby zbierałem. Tu teraz muchomory tylko jakieś są. To jest gra, przypomnę jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. To jest polska gra, robiona przez Polaków, rodaków, która jest czymś takim jakby Kingdom Come Deliverance, ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o fabułę, bo tutaj przede wszystkim chodzi o survival i crafting. W tej grze jest to jednoosobowa gra survivalowo-craftingowo-fabularna osadzona w średniowieczu. Chodzi o to, abyśmy założyli dosłownie osadę, złożyli budynki, stworzyli narzędzia, pozbierali wszystko, żeby otworzyć, założyć własną wioskę. Sprowadzić do niej ludzi, żeby ona działała, żeby funkcjonowała i ogólnie, no, tak to działa. Emeryka, porozmawiajmy, 27 lat. Masz chwilkę? Jak się ostatnio masz? Aprobata plus 10, już jest 70%. U mnie wspaniale, miło, że pytasz. Piękna damo. Tak? Nie chcę stracić więcej czasu bez ciebie, wyjdź za mnie, szansa zero. Nie. Pani, wydajesz się bardzo wysportowana. Wygląda na to, że masz siłę dzika. O nie! Wiesz, po drodze tutaj zobaczyłem polanę pięknych kwiatów i od razu o tobie pomyślałem. O cholerka! Jest reputacja plus 50. To słodkie. Dobra, jest. Wiesz, że bardzo cię lubię? To znaczy, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, prawda? Nie! Friendzone! O matko, dobra, dzisiaj... Nie no, sfriendzonowała mnie. Dobra, Bogna. Bogna jest fajna, 21 lat. Ty, ładny model twarzy nawet ma. Jak się masz? Okej. Okej. Dobra. Kurczaczki, ziemniaczki. Dobra, bo tam jakiś odblokowałem. Rozdział w dzicz. Zbuduj dom łowczego, upoluj fox, upoluj boar. Dobra, dobra, poczekaj. Dom łowczego. Domy. Ale kurde, co to znaczy dom łowczego, bo... Kopalnia, magazyny... To może dom myśliwego? Stodoła? Dom myśliwego, za mało technologii. Czyli musimy więcej polować, żeby odblokować. No, czyli musimy... Patrzcie, bo tu ja wam jeszcze wytłumaczę, jak w tej grze się tutaj odblokowuje rzeczy.
Możecie to porównać do jakichś innych gier teraz, jeżeli wam wytłumaczę, to sobie będziecie w głowie przypominać, czy w takiej grze jakoś tak było. W tej grze mamy dostępne talenty, które wydajemy później, tak? Żeby na przykład rąbać szybciej drewno, żeby mniej się męczyć i tak dalej. To jest standard. Natomiast te talenty dostajemy wtedy, gdy często wykonujemy tą czynność. Jeżeli często rąbimy drewno, to zwiększa się szansa na to, że wskoczy nam ten talent, tak? Że będziemy mogli go rozdać. Jeżeli często będziemy polować, wskoczą nam talenty z dziedziny polowania. Natomiast mamy tutaj także coś takiego jak technologia. I technologia jest też powiązana poniekąd z tymi rzeczami. Natomiast w technologii działa to w ten sposób. Też oczywiście jest podzielona na crafting budynków, na survival, na gospodarstwo i na rzemiosło. I w zależności jak dużo robimy z danego drzewa rzeczy, czyli jeżeli dużo tworzymy budynków, robimy ścian do tych budynków i tak dalej, szlifujemy deski, to wtedy będzie nam rosło tak jakby to drzewko w dziale budynków. I wtedy odblokuje nam się kolejny tutaj zablokowany projekt, który możemy kupić, czyli schemat. I tak samo działa, jeżeli będziemy na przykład uprawiać rolę, będziemy robić te rzeczy, to wyskoczy nam kolejna rzecz i odblokujemy na przykład zrobienie stodoły. Ja może tą kamerę w ogóle troszeczkę ruszę, bo tutaj w tym miejscu, gdzie ona się znajduje, akurat ona zakrywa te rzeczy, więc może zrobimy tak. Tam będziecie widzieć mniej więcej, co tam się dzieje, nie? Więc tak to wygląda. Dobra. Nie grzybek. Dobra, więc my idziemy teraz do domu. Musimy się przespać i musimy zrobić. A w ogóle musiałbym z nimi pogadać, bo ja bym musiał im powiedzieć, że ja zakładam osadę. Odgrzybek. Dobra. Hej, masz chwilę. Dobra. Sport powrócił, moi drodzy. Go gachi roll albo gachi inne. A, ją to nie interesuje w ogóle. Dobra, i oni są jeszcze tutaj. Moi drodzy, sport powrócił. Kurde moc. Ptaszki. Dobra, tu jest jeszcze Zygmunt. Zygmunt śpi. Oni wszyscy śpią. Dobra, to my idziemy do domku. My idziemy do domku i musimy, słuchajcie, upolować. Idziemy na polowanie. Po nocy, po latach chatam, dokładnie. Kania. Kłoda leży. Są dwie kłody. Zbierzmy jeszcze sobie kilka kłód. Raz, dwa, trzy. Jeszcze nie jestem przeciążony.
To jeszcze mogę tą jedną kłodę wziąć. Zapytacie, Bonkol, a jak to jest, że tutaj kłody leżą? Już odpowiadam wam. Wczoraj je ścinałem i nie podniosłem wszystkich. Ale muzyka jest taka, kurde, jakby zaraz się coś miało wydarzyć. Dymesowa taka trochę. Co tam, Paweł? Nie spożywaj tyle. Dobra. Kłody dajemy tu. Patyk dajemy tu. Dobra. Idziemy do spanka. Nie mówcie, że to już zima! Zima! Minus 7 stopni. Jak ja to przeżyję? Nie wiem. Zapiszmy sobie. Ale mam jedzenie pełne. Ty, to dobrze. Oho, lipka, czat. Dasz sobie zdjęcie. Zimowisko. Dobra. I co teraz będzie? Będzie zimno mi, to ja muszę się ubrać jakoś. Ale aż czuję chłód taki. Aż. Dobra. Futrzany Racimir Szus, to nie wiem. A więc będziemy musieli ubrania jakieś, kurde, ogarnąć. Dobra, zróbmy to. Zbuduj dom łowczego, upoluj Fox, upoluj Boar. Czyli będziemy musieli... Płody potrzebujemy. Ale skrzypi śnieg. Idziemy do warsztatu. Zrobimy sobie narzędzia. Kamienna włócznia. O, to wolałbym włócznię kamienną. Czyli lniana nić. Ale ja nie wiem z czego. Łuku nie mogę zrobić. Dobra, to zróbmy tak. Drewnianą włócznię. 3 zrobimy, będziemy rzucać. Weź się wykąp. Spokojnie. Zróbmy tak. Dobra. Idziemy, co musimy upolować? Dzika. Musimy upolować dzika oraz... Ja pierdzielę. O, królik. Dobra, nice. Aktywujemy pułapkę. Czekajcie, musimy sobie ugotować. Ty, my nie mamy ogniska takiego normalnego. O. Patyki 16. Dobra, nie będzie potrzebne żarcie jeszcze. Ale zima. Fajnie skrzypi śnieg. Lubię ten dźwięk, jest strasznie satysfakcjonujący. Dobra, szukajcie lisa i szukajcie dzika. Królik? Może być. O kurde! Kurde! Black Knight of Future. Dzięki wielkie. Kurczę. Dzięki za subskrypcję.
Dobra, jest. Dziękuję za subskrypcję Black Knight of Future. Witam serdecznie, przywitajcie go. Bonkol salut na czacie. Siemaneczko, dzięki za wsparcie. Zobacz, czy już telefon się nie naładował. Ty, masz rację. Telefon się już naładował. No. Masz rację. Naładował się full. Bardzo szybko się ładuje. Będzie dziś Astronir? Nie, dzisiaj nie. Ale gdzie są dziki? Idziemy w głąb. Kurczę. Muszę pozbierać patyki, to zrobimy sobie ognisko i się ogrzejemy. Kurczę, mol. Jak tu na żubra zaraz trafię. Czekaj, czy tam jest lis? Nie, to nie jest lis. Siema, rozpęd. Muszę pójść na zakupy, później na kolejne posprzątać, zrobić pranie i odkurzyć auto, więc siedzę i patrzę się, jak jakiś typ w internecie gra w gry, abym zrozumiał, że inni mają w życiu gorzej. Lubię cię bardzo, wiesz? Rozpęd, jesteś super. Gdzie jest lis? Dawaj lisa! A, ale lis upolowany! Ale polowanie na lisa, moi drodzy. A, poszło. A propos wczorajszej dymów w tym, w... A propos tam hodowli... zwierząt na futra. Dobra. A drugi upolowany fox. A jeszcze jakiegoś weźmiemy. Gdzie jest jeszcze jakiś fox? Kurde! No nie wytrzymam. Wszystkie dzidy mi żeście zepsuli. To wszystko przez was. Zrobię sobie 10 dzid. Bo one się zużywają, te dzidy, wiecie? Jakby się tak zastanawialiście, dlaczego ja ich nie zbieram, bo ich nie mam już. One są kilkukrotnego użytku, czyli jak rzucę nimi kilka razy, to po prostu ona już nie ma jakby wytrzymałości, nie? Ona znika wtedy. Taka to jest zaawansowana gra. Dobra, gdzie jest lisek jeszcze jakiś? Oj, lisku, lisku, gdzie ty tutaj jesteś? Spear w TB?
Ale mu headshota załadowałem. Biedny lisek. Ale jak mam wybrać, czy ty masz umrzeć, czy ja z głodu, to chyba wolę, żebyś ty umarł. Dobra, to teraz dzika musimy upolować. Tylko czy dziki tutaj są dostępne jako tako? Dobra, w drugą stronę idziemy. Takie życie jest, dokładnie. Jest jak jest. Jest jak jest, moi kochani. Antyfuterkowa, ale antyfuterkowa nie dotyczy. Dobra, mamy to. Woohoo! Let's go! Dzik jest dziki. Dobra. Drugi dzik. Tak jest. Elo. Afera futerkowa, moi drodzy. Musimy jeszcze jednego dzika na upolować. Wiem o tym, że ja się. Dobra. Robimy kilka dzit. Ja nie mogę iść teraz zagadać do tych kobiet, bo jak ja zagadam do kobiet, wiecie co się wydarzy. Jestem brudny ze krwi, spocony. One niestety wykażą się dezaprobatą. Nie będą chciały ze mną rozmawiać. Ile my mamy w technologii polowania? Domek myśliwego. No dobra, ale żeby domek myśliwego był odkryty, to my musimy co robić? Technologia przetrwania jest powiązana. Technologia ta jest rozwijana przez wykonywanie aktywności takich jak upolowanie zwierzęcia, zastawianie pułapek, rybołówstwo z wykorzystywaniem sieci i włóczni. Kurde, to ja włócznią mogę polować na ryby? To bardzo wolno idzie to polowanie, powiem szczerze. To będziemy musieli bardzo dużo polować. To jest żubr? A może upolujemy żubra, co? To ile jeszcze ja potrzebuję tych dzit? A może... Dobra. Dwa razy w głowę? Dobra, zapiszmy sobie grę. Tak! Ostatni żubr. O, biedny. Jestem szalony! Poluję na wszystko. Żubr z lodówki jest dobry? Zimny żubr, dobry, co? Skurujmy go. Tu będzie dużo mięsa. Czekajcie, zobaczymy zaraz, ile dostaniemy mięsa za niego.
Wow, 6 mięsa, futro, skóra. Dobrze. Jeszcze jednego dzika musimy upolować. Ogólnie ja będę rzucał we wszystko. Tam coś ucieka. Ty, ale gdzie są dziki? Dobra, zróbmy ognisko. Nowy poziom polowanie wbiłem? O, pokaż. Polowaniu. I co mogę dodać? Więcej punktów... Plus jeden więcej punktów umiejętności z aktywności łowieckich. Albo łuk, kusza, włócznia jest trzymana 10% stabilniej. Albo strzały, bełty mają 10% mniejszą szansę na złamanie się. No może to, żeby więcej expić, nie? Na początek. To jest chyba lepsze. Na początku dajemy w to i po prostu szybciej expimy ogólnie wszystko. Zróbmy ognisko. Gotowanie. Zróbmy mięsko. Jak oceniasz grę? Fajnie się gra, myślę nad zakupem, ale rzadko mam czas, aby pochylić się nad grą. Nad tą grą na streamie jakimś. Wiesz co? Gra wymaga dużo czasu. To nie jest gra, gdzie wchodzisz i w ciągu godziny założysz już osadę i będzie zajebiście. Jest fabuła, tak, tak. Tu są zadania fabularne, są zadania poboczne. Jest główna linia fabularna, jest też są poboczne linie, czyli takie po prostu od mieszkańców od czasu do czasu trzeba im pomagać. Ogólnie główna fabuła jest taka, że my straciliśmy wszystko, ponieważ została najechana nasza wioska. Nasi najbliżsi sąsiedzi, rodzina nasza, no niestety została wyrżnięta. Trochę jak Henryczek, że zdołaliśmy uciec ogólnie. I trafiliśmy do innej wioski. I w tej innej wiosce ludzie znają, jakby naszą rodzinę znali. I nasza rodzina kiedyś się przyczyniła, tam bardzo pomagał. Ten wuja nasz pomagał bodajże we wiosce i wszyscy go znają. Ale my generalnie musimy zapracować sobie sami na to, żeby nas ludzie lubili. I wykonujemy dla nich zadania, pomagamy im po to, abyśmy my mogli zrobić na przykład wioskę obok. I my chcemy zaprosić innych mieszkańców, żeby w naszej wiosce mieszkali. Szwalnia, odblokowałem. Coś szwalnie odblokowałem. Tak? Będziemy mogli wybudować budynek? Ty, ale gdzie jest szwalnia? A jest, tu gdzieś będzie. Jest warsztat. Kuźnia, szwalnia 1, jest. Dobra, zrobimy sobie szwalnię i będziemy w końcu robić jakieś rzeczy. Dobra, zjedzmy trochę mięsa. Dobra, idziemy dzika jeszcze upolować, bo musimy. Nie, są pory roku i te pory roku bardzo szybko przemijają. Praktycznie pory roku co 3 dni się zmieniają, wiesz? Czyli 3 dni jest lato, 3 dni jesień, 3 dni zima i tak dalej. Jest tam wiosna jeszcze jest, tak? Więc 4 pory roku są, one się bardzo szybko zmieniają, żebyś po prostu miał, wiesz, żebyś nie miał monotonnej gry, ale żebyś też po prostu te cykle, żebyś się nauczył przetrwać i przygotowywać. W tych cyklach pór roku. Jak w porach roku wywialniego zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi życie coś miłego. Nie bądź tak, proszę, daj odpocząć. Dziku, dziku, jesteś wspaniały. Dzięki Mac Snacklo 1, dziękuję, pozdrawiam za subka.
Bardzo to doceniam i jest mi niezmiernie miło. Ty wiesz, jak mi dziś przyjemność sprawić, a? Siemaneczko. Bonkol salut na czacie. Kto posiada, kto nie posiada, może sobie kupić taką za punkty węgielkowe. A jak? O! Spróbujmy, to jest jakaś antylopa, nie wiem co to kurde jest. Dawaj to, sarna. Kurde, ją teraz upolować. Setin, dzięki wielkie i pozdrawiam. Siten podkreślenie jest szefem od 10 miesięcy, dym. Dymy, 10 miesięcy! Prime'em 10 miesięcy? Chłopie, jak ty szalony. Kurde, lisku, oj, lisku, dostałeś ode mnie, oj. Ty, dziki lis! Jak lisy podchodzą? O, odblokowałem domek myśliwego w końcu. Nice! Moi drodzy, odblokowaliśmy domek myśliwego. Ale będziemy robić, ale mamy dzisiaj kontencik. Możemy zajebiste rzeczy robić. Jaram się fest, bo bałem się już wczoraj, że nie będziemy mieli dzisiaj jak odpalimy. Nie będziemy mieli co robić, w sensie nie miałem odblokowanych tych. No tych, no. Tych. No tych. Kurde, głupili się. No cóż mogę powiedzieć, no fajnie było. Kamień teraz potrzebujemy. Dobra, wracamy do bazy. A, idę zagadać jeszcze z kobitami. Ty, a może się umyję? Nie no, lepiej się umyć, co? Dobra, idziemy do domu. Zostawimy wszystkie rzeczy i idziemy się umyć. Idziemy na podryw znowu, co? Dobra, napijmy się lodowatej wody z rzeki. Ale brutalna gra, ale chłop, niewinne zwierzę siekierą napierdziela. Gothic czeka. No Gothic czeka też, Cytera czeka, ale to jest 15. Gothic to jest kurde... No to trzeba by było odpalić dodatek Gothiczka, moda, i trzeba by było go zamknąć w 3 dni. Bo oni oceniają między 15 a 20 godzin i trzeba by było 3 dni tylko grać w Gothiczka. Który mod? Cytera 2.0. Bractwa spolszczenia. O, królik się złapał. Nie wiem, czy to specjalnie, ale kamera zasłania. Nie, to nie specjalnie, po prostu ją przez... Nie wiedziałem, gdzie ją przesunąć.
Dobra. Dwadzieścia procent szansa na zatrucie. Dobra, i teraz tak. Moi drodzy, teraz idziemy się umyć i idziemy do dziewczyn w tym, w mieście. Jak podnieść limit budynków? Właśnie nie wiem, jak podnieść limit budynków. Boguszowy. Może jest tutaj ktoś z graczy. To wie. Czekaj, co ludzie robili? Umierali z nudów, tak. Jak się leczyć w tej grze? Zbierasz tak zwaną babkę chyba, nie? Czy jak to tam się nazywało? Nie. Zbiera się po prostu taką roślinę. Albo żona. Taką roślinę i jesz ją. Ło, jakieś zebranie przy ognisku. Dobra, ja muszę poderwać tutaj parę osób. Więc tak, nie wiem, czy to ty byłaś, Huberta, ale muszę ci powiedzieć, że jesteś bardzo ładna i że jesteś super. Dobra, ty, Emeryka, 70%, masz chwilkę, jak tam praca? Nie, no minus 10? Ja. Trzeba uznania mieć 70. Kurde, ale spieprzyłem. Dzisiaj nie powiem już nic. Dobra, to idzie coś powiem. Ej, masz chwilkę? Jak się masz ostatnio? Kurde, a ta? Milena! Milena, ja ci powiem, że ty jesteś... Grymilda. Co? Aha, bo ty masz 15 lat! Ty masz 15 lat? Mama powiedziała... Ty też masz 15 lat? 15 lat? To przecież one już dawno drugie dziecko robiły. Przecież w średniowieczu. Ogna. No nie wiem, nie umiem zagadać z nimi. Ładną mamy dzisiaj pogodę, nie sądzisz? Myślę, że to jest zdecydowanie świetny sposób na zagadanie. Dobra, wiecie co? Ja idę jeszcze zagadać do wioski sąsiedniej, do Gostowi. Przez rzekę przejdę. To jest najlepszy pomysł, żeby przejść przez rzekę. Przecież się chyba nie zamarzniemy, nie? No, patrzcie, 16 stopni. Parametry postaci. CO?! Jak moja postać może mieć 16 stopni? Co ty tu za głupoty gadasz, gościu?
No. Odczuwalna. Dobra, lecimy. Dobra, cześć. Iwona, nie będę owijał w bawełnę. Fajna jesteś, tylko stara, 50 lat. To jest niemożliwe, że ty żyjesz. Dobra, ta już mnie nie lubi. Batylda. Czy słyszałaś plotki? Kurde, to się nie da przewidzieć, co oni chcą gadać. Jak oni chcą gadać? Adelina. No minus 10! Ja pierdzielę, co jest? Co ja mam w końcu kliknąć tym ludziom, żeby oni... Minus 10 znowu. Chodź tutaj. Widziałaś tego szlachcica, co za dzień pracuje non stop. Plus 0. U niego jest aprobata. Hej, masz chwilę? Żartujesz ze mnie. Bukłak. W sumie kupiłbym bukłak, tylko nie mam hajsu. Łodygal nie na nic. Możesz się przesunąć? Dobra, tu są jakieś dwie kobity. 60 lat! To już jest chyba żywy trup. Ach, muszę wam powiedzieć, że pierwszy podryw nie jest taki łatwy. Trochę to jest, aż mi się przypomniały czasy podstawówki, kiedy to trzeba było podejść do dziewczyny. Znaczy trzeba było, chciało się, nie? Podobała ci się dziewczyna. Chciałeś przeżyć ten pocałunek. Chciałeś w końcu mieć dziewczynę, złapać ją za rękę. Ale byłeś tym przegrywem, który się wstydzi. Inni kumple już, kurde, na przerwach przytulali się z dziewczynami, rwali za włosy, bawili się, a ty byłeś dalej przegrywem. I wtedy na walentynki, zamiast samemu dać list swojej, no nie ukochanej, ale swojej takiej sympatii, to dałeś to przez kolegę w ławce, żeby przekazał 3 ławki dalej. I ona to otworzyła i wiedziała, że to od ciebie, ale wiedziała też, że jesteś przegrywem, który nie potrafi się przyznać do tego, że jej się podoba. No i koniec.